Zapraszam Państwa na relację z targów Farma w Poznaniu, nieco skromniejszych w tym roku. Ten podział dużej Polagry na kilka mniejszych wydarzeń nie przysłużył się Farmie, ale zobaczyć tu można kilka ciekawych ekspozycji prezentujących głównie sprzęt dla gospodarstw hodowlanych. I to takich dużych gospodarstw, gdyż mniejsze nie będzie stać chyba na tak specjalistyczny sprzęt, jak tu pokazywany. Targi Farma, zapraszam. W trakcie nagrywania tej zapowiedzi kura zniosła już trzecie jajko. Z Tadeuszem Pawłowskim, dyrektorem Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, rozmawiamy o trendach. Jaka dziś powinna być maszyna rolnicza? Co powinna mieć w sobie, żeby spełniać wymogi nowoczesnej fermy? No, maszyna powinna być przede wszystkim użyteczna, czyli taka, która spełnia wszelkie oczekiwania rolnika. Inna to będzie maszyna dla małych gospodarstw, a zupełnie inna dla gospodarstw większych o specjalizowanej produkcji. Czy uważa Pan, że dziś niezbędną jest dobra znajomość software'u komputerowego przez rolnika, żeby sensownie taką maszynę efektywnie obsługiwać? Ja myślę, że dobrze zrobiona maszyna i efektywny software, to software działa w tle. Nie jest on potrzebny rolnikowi, on ma go wspomagać, ma zwiększyć użyteczność tej maszyny, ale nie ma go w żaden sposób ograniczać. Powiedzmy, że dla większych gospodarstw, które specjalizują się w hodowli, dotychczas mniejsze gospodarstwa używamy uniwersalne narzędzia, ciągnik z ładowaczem. Tu za nami jest na przykład maszyna, która spełnia te wymagania, jest maszyną specjalizowaną. Spełnia te wymagania lepiej, łatwiej, ale warunek taki, że ona będzie efektywniej, czyli dłużej wykorzystywana w gospodarstwie, musi mieć więcej pracy. Wychodzi na to, że maszyny są robione dla coraz większych gospodarstw, bo tylko takie wielkie gospodarstwa lub zespoły rolników stać będzie na te specjalistyczne maszyny. Nie, stać będzie wszystkich, bo albo to będzie maszyna uniwersalna, która będzie w sumie droższa niż zestaw maszyn specjalizowanych dla gospodarstw o dużej powiedzmy, produkcji. Maszyny specjalizowane wykorzystują lepiej swoje funkcje, są lżejsze i gdyby tak patrzeć, relatywnie są tańsze. Pan z perspektywy technologa, jak ocenia, która z maszyn, która z technologii właśnie rolniczych stosowanych w maszynach dziś jest najbardziej popularna, dziś jest najbardziej wziętą? No, dążymy do tego, żeby technologia absorbowała jak najmniej środków i jak najmniej potrzeba było do tej obsługi. My dzisiaj mówimy, że mamy rolnictwo na poziomie takim, że nie musimy zwiększać areału, czyli możemy iść w jakość produkcji. A jakość produkcji wiąże się z tym, że ta produkcja jest trochę niższa. No ale też i kosztochłonna wtedy też i kosztochłonna. No niekoniecznie, to wszystko zależy, czego to dotyczy. To może być kosztochłonna produkcja, jeżeli jest dużo pracy ręcznej i dużo zabiegów mechanizacyjnych, ale również generalnie chodzi o to, żeby to była produkcja bezpieczna dla człowieka, czyli ekologiczna. Widzimy tutaj rzeczywiście imponującą ekspozycję promującą energię z biogazu. Jaka jest przewaga tej energii nad inną? Panie redaktorze, po pierwsze może zdefiniujmy sobie, co to jest ten biogaz. To jest gaz, który naturalnie powstaje w przyrodzie. My nie musimy mieć żadnej ingerencji, żadnego wpływu na to, żeby biogaz powstawał. Składowisko odpadów, przechowywana gnojowica, czy czasami rośliny, które gdzieś zalegają w okolicach lasu czy pól, one już wydzielają biogaz. I biogazownia, na której terenie, może model biogazowni, na której terenie się znajdujemy, robi nic innego, jak po prostu zbiera ten naturalny biogaz i możemy go kontrolować. Czyli ja rozumiem, że Wy dedykujecie tę ekspozycję także rolnikom? Przede wszystkim rolnikom, ponieważ w naszej wizji, którą prowadzi DGA Energia razem ze swoimi partnerami, biogazownia powinna być biogazownią rolniczą. Czyli rolnik, dostarczając rośliny energetyczne bądź odpady, z których możemy wytworzyć biogaz, jest głównym operatorem substratowym. Co on z tego będzie miał? Przede wszystkim tak zwaną wartość dodaną. Biogazownia w jego produkcji może stanowić dodatkowe źródło dochodu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest zagospodarowanie odpadów. Może nie do końca przyjemny zapach gnojowicy, może nie do końca przyjazny zapach obornika. W wyniku fermentacji traci ten swój nieszczęsny ładunek zapachowy. A oprócz tego jest jeszcze trzeci aspekt, może niekoniecznie, który wprost będzie interesował rolnika, ale będzie interesował zwykłych śmiertelników. Mianowicie biogaz jako paliwo, z którego
tworzymy energię, jest najmniej uciążliwym paliwem. Najmniej pyłów, najmniej CO2. Czy to może być realna alternatywa dla różnych źródeł energii, które dziś są na polskim rynku? Posłużę się może przykładem niemieckim, ponieważ my jako Polska raczkujemy jeszcze w biogazowniach 8 do 9 biogazowni rolniczych, około 60 biogazowni wysypiskowych, a proszę zwrócić uwagę, co się dzieje za granicami kraju. 4,5 tysiąca biogazowni na rynku niemieckim. Patrząc na bezpieczeństwo energetyczne, patrząc na portfel energetyczny, powinniśmy dywersyfikować. I biogaz jako nośnik, czy to energii cieplnej, czy energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem, może stanowić tą dywersyfikację. Ile procent? Jak pan uważa, ile procent rynku jest w stanie ten biogaz zdobyć? Bardzo ciężkie pytanie, ponieważ z jednej strony mogę narazić się specjalistom, którzy twierdzą, że stawiając biogazownie oparte na roślinach energetycznych zabieramy jedzenie. Z drugiej strony mogę zdenerwować tych, którzy wiedzą, że pola są odłogowane. Ciężko jest to określić. Natomiast swego czasu powstawał w Ministerstwie Rolnictwa, później w Ministerstwie Gospodarki, czy równolegle program rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce i oszacowana ilość biogazowni, którą można było w Polsce skonstruować o różnej wielkości, to jest jedna w każdym powiecie, jedna może w każdej gminie. Czyli ważna sprawa, to jest kilka procent udziału w rynku. Takie to są perspektywy. Takie to mogą być perspektywy. Państwo już mają spore doświadczenie, jeśli chodzi o inwestycje w biogazownie. Te biogazownie powstają z dużym udziałem środków unijnych. Pytanie, czy nie boją się Państwo, że gdy tych środków zabraknie, takie są niestety możliwe perspektywy, to ten program po prostu stanie. Niestety taki jest fakt i tu o tym można bardzo twardo powiedzieć, bo i program operacyjny infrastruktura i środowisko 9.1 działanie czy 9.4 niestety już wygasły. Mamy jeszcze w zasięgu ręki, ale środki krajowe, nie unijne, mianowicie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, chociaż ja bym to na chwileczkę zostawił. Proszę mi wierzyć, że sporządzenie kilku wyliczeń, kilku studiów wykonalności czy biznesplanów wskazuje, że biogazownia może się opłacać bez udziału kapitału zewnętrznego w sensie subsydiowania. No to byłoby idealne, ale czy możliwe? Oczywiście, że możliwe. Proszę mi wierzyć, dlatego budujemy biogazownię. Kto dziś kupuje maszyny rolnicze? Czy to prawda, że te bardziej specjalistyczne maszyny dziś dedykowane są dużym gospodarstwom? Gospodarstwom o dużych areałach? Powiem panu tak. Klienci, tak jak pan wspomniał, różnią, dzielą się na większych, na mniejszych. Nie jest to powiedziane i nie jest to regułą, że kupują tylko duże gospodarstwa. Dzięki programom unijnym, które są wdrażane cały czas na polskim rynku, kupują też mniejsze gospodarstwa. Ale pytanie, czy potem będzie ich stać na spłatę tych kredytów za drogą często maszynę? No i czy efektywnie ją wykorzystają w 100%? Dobre pytanie. Tego nikt nie wie niestety. Miejmy nadzieję, że sytuacja na rynku polskim, opłacalność poprawi się i że będzie dobrze. No bo wiadomo, z rolnika utrzymuje się bardzo, bardzo duża część społeczeństwa i myślę, że dadzą radę. Rolnicy są naprawdę... Wszyscy byśmy bardzo tego chcieli, a wy macie naprawdę dobre maszyny w swojej ofercie, tylko pytanie, czy nie boicie się w przyszłości, w tej najbliższej, wysuszenia strumyka, którym płyną dotacje unijne i pogorszenia się warunków kredytowych dla rolników? No na pewno jakaś obawa jest, ale tak jak wcześniej już wspomniałem, walczymy o pozycję na rynku, walczymy o sympatię rolników i walczymy cały czas o nowych i dbamy o starych klientów, także myślę, że jakoś będzie się to kręcić. Na targach Farma w Poznaniu sporą furorę robią tak zwane mlekomaty. Co to za maszyna? Jest to maszyna służąca do sprzedaży mleka surowego, nieprzetworzonego, tak zwanego mleka prosto od krowy. Czyli jest to zarówno oferta dla rolników, którzy mogą zaopatrywać te mlekomaty, jak i dla ludzi, którzy mogą kupować świeże mleko prosto z tej maszyny. Dokładnie tak. Właśnie oferta jest skierowana do osób zainteresowanych zakupem mleka nieprzetworzonego, jak i do rolników, którzy chcą to mleko sprzedać jak najdrożej. A czy to jest bezpieczne? Picie takiego mleka z tej maszyny, jak pan mówi, nieprzetworzonego. Mleko jest schłodzone do temperatury 4 stopnie. Mleko pochodzi z gospodarstw pod pełną kontrolą weterynaryjną. Mlekomaty, które
sprzedają to mleko, są również w trakcie ich eksploatacji pod kontrolą sanepidu, jeśli podmiotem sprzedającym jest firma, a nie rolnik. No dobrze, jak to działa? Działa to tak, że osoba chcąca kupić mleko przychodzi ze swoją butelką lub kupuje butelkę z naszego automatu. Czyli jak za dawnych dobrych czasów, swoja jak butelka. Jak za dawnych dobrych czasów, nawet jest w niektórych krajach sprzedaż mlekomatów przedstawiana również pod kątem ochrony środowiska, że pozbywamy się jednorazowych pojemników, które no, zanieczyszczają środowisko. Po prostu przychodzimy ze swoim, na przykład szklanym pojemnikiem. Wrzucamy pieniążek, mleko wylatuje, no ale kto zaopatruje i w jaki sposób? Jak tu z drugiej strony działa ten mechanizm? No oczywiście zaopatruje rolnik. Codziennie świeży... Bezpośrednio rolnik z gospodarstwa? Bezpośrednio rolnik z gospodarstwa. Codziennie rano mleko jest przywożone, również schłodzone ze schładzalnika w gospodarstwie. Mleko jest przywożone, schłodzone i do tego schłodzonego tutaj urządzenia... Zaraz. Czyli ja rozumiem, że firma obsługująca te mlekomaty musi mieć kontrolę nad grupą rolników i dawać im możliwość takiego zaopatrywania mlekomatów, tylko co się stanie, jak któryś z nich no, da niezbyt dobry towar? No towar jest cały czas pod kontrolą. To samo dzieje się z gospodarstwami, które oddają do mleczarni. Kto kontroluje to mleko, które jest właśnie w mlekomatach? Nasi klienci są i tak pod kontrolą mleczarni, bo część mleka jest sprzedawana do mleczarni, a część do mlekomatu. Także wiemy o parametrach tego mleka dokładnie z papierów, które przedstawia mleczarnia. No ale czy wy tylko sprzedajecie maszyny, czy też administrujecie ich siecią? My na razie sprzedajemy maszyny, ale mamy pierwsze gospodarstwa, od których będziemy odbierać mleko do mlekomatów, których my jesteśmy również właścicielami. Czyli jest szansa, drodzy Państwo, na świeże mleko w dużych miastach. Tak jest, no właśnie to jest oferta pozwalająca zakupić mleko prosto od krowy, no w cywilizowanych warunkach. Jak słyszeliśmy, ten dreszcz emocji towarzyszył wszystkim naszym rozmowom, gdy temat schodził na nadwątlenie lub wstrzymanie dotacji unijnych w najbliższych latach. Miejmy nadzieję, że nasze rolnictwo tych dotacji będzie miało pod dostatkiem, bo jak widzimy, jest to bardzo ważny element rolniczego biznesu.